połóż to tam obok innych, spali się i to. Idę, może jeszcze coś znajdę. Jak tam, Maryniu? Zdążymy z kolacją? Bo goście będą za niespełna godzinę. Co, nie mamy zdążyć? Niech pani będzie spokojna, ja zawsze jestem akuratna. Dobrze, niech się Maryja pospieszy. Maryniu? Marynia jest już u nas tyle lat. Zawsze byliśmy z Maryni zadowoleni. O Boże, co się stało? Nie, nic się nie stało. Ja chciałem tylko przypomnieć Maryni, że każdy dom, każda rodzina ma jakieś swoje, no, jakby to powiedzieć, ma jakieś swoje sprawy, jakieś sekrety, których nie należy wynosić do obcych. A uchowaj Bóg. Nie, niech Marynia nie przerywa. Otóż do obowiązków lojalnej służby należy zachowanie tych spraw w tajemnicy, ponieważ ludzie, nie znając rzeczy dokładnie, mogą na podstawie jakichś urywkowych wiadomości wysnuć Bóg wie jakie wnioski, prawda? No nie, nie, co Marynia wyprawia? Ja chciałem tylko zakazać Maryni mówić z kimkolwiek obcym o tym ogniu. O jakim ogniu? No jak to? Marynia nie zauważyła, że w tym domu co i rusz coś się pali? A to Józio, a to pani, a to pani starsza, a to ja wreszcie, no, lubimy sobie coś od czasu do czasu podpalić. Nie no, przecież nie ma w tym nic złego, ale Marynia wie jak to z ludźmi. A kto by tam im mówił o czymś takim? I co w tym dziwnego? A myśli pan, że ja sama to nie lubię sobie tu czasem czego podpalić? Bywa nieraz, pod blachą się buzuje, huczy, a mnie się wydaje, że się tam ogień dusi, że mu tam ciasno biednemu w niewoli. Otwieram mu wtedy drzwiczki, albo fajerkę odsunę, a przyłożę to drzewa kawałek, to mebelek jakiś, to poduszkę. I on sobie wtedy wybiega na kuchnię. Skacze sobie wesoło, aż go trudno z powrotem pod blachę zagnać. Wesoły jest ogień, prawda? Ho, ho. Jakby mu tylko dać poswawolić. No i co tam pani starsza teraz przyniosła? Władeczek, to dopiero był mężczyzna ognisty. Chciałaś, ja w każdym razie nie biorę za to odpowiedzialności. Prosimy, żeby przyjechać, to jesteś. Tak jak chciałaś, ja w każdym razie za to nie biorę odpowiedzialności, nie? Powiedzieli, żeby przyjechać, zapraszali, nie można im zrobić zawodu. Proszę bardzo, proszę. Nie można powiedzieć, długo się trzymał, przeszło rok. Ostrożny był, ale teraz jak gości nas praszał, nie chybi przepadł. Przyznam się panom, że coraz częściej zastanawiam się nad tym, czyśmy czasem nie przesadzili z tym pożarowiskiem. Ostatecznie rojewscy mieszkają tu już od roku, a o ogniu ani słychu. Odkukać, odpukać, proszę panów, odpukać w niemalowane drzewo. Wygląda na to, że kolega Rojecki wystrychnął nas na niezłych dudków. Kupił parcelę za bezcen i wybudował jeden z najładniejszych domów w Kobryniu.
A teraz, mili państwo, kulminacyjny punkt naszego wieczoru. Nasz synek, Józio, obchodzi dziś swoje 12 urodziny. Józiu! 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 Chłopak! Jest, Józiu! Katarzyna, złóż mu życzenia. Wszystkiego najlepszego. Jakie to przyjemne, takie wyrośnięte. Jaki duchły, tak ładny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 12. Na swoim torcie urodzinowym masz 12 świeczek. Zapal je. A potem postara się zgasić jednym dmuchnięciem. Naprawdę mam je zapalić? No, Józiu, śmiało. Śmiało, kochaneczku, śmiało. No, śmiało. Spokojnie. Ogień wcale nie jest straszny. Nic nam się tu w pożarowej stać nie może. A więc zostaliśmy sami w pożarowej. Co? Miałem rację? Tyle, że sami podpalili. Tego mu się nie spodziewał. Przeklęte miejsce. Zdumiewająca historia. A pan pochodzi z tamtej miejscowości? No jakby tu panu powiedzieć, mieszkałem tam kiedyś, jako dziecko, zanim się nie zmienił do mego tatusia. A potem wie pan, jak to jest, syn Pogorzelcy. No i tak chodzę teraz i zakładam różne instalacje, tak jak u pana. Józef jestem. Józio. A może by tak zobaczyć, jak to ciągnie? Teraz? Teraz. Panie Józefie? Panie Józiu? No? Go błagam. Ostrożnie. Ogień, proszę pana. Jest groźny. Tylko ludzie czasami lubią z nim poigrać.